Halo, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kasper. Dzisiaj specjalnie dla tych wszystkich, którzy chcą kupić sobie Nintendo Switch, nagrywam unboxing tej konsoli. Konsolka miała premierę w wersji Diablo, nie pamiętam kiedy, ale były to okolice wakacji. Nawet nie wakacji, późniejszy czas było to, zaraz po Bliskonie bodajże, lub jakoś w tym czasie. Pudełko prezentuje się świetnie w wersji Diablo. A kupiłem w tej wersji, ponieważ rusza za niedługo nowy sezon, właściwie teraz już w piątek, 17. Dobrze mówię, 17? No nieważne, w każdym razie w piątek, w styczniu. I każdy będzie mógł zacząć nowy sezon, dlatego też nagrywam unboxing Diablo 3. Dobra, może przejdźmy do otwarcia pudełka. Pudełko prezentuje się mega, tak jak już mówiłem. Nie było to jeszcze otwierane. Na pudełku informacje, co zawiera. Etui Eternal Collection Diablo. I zestaw jakiś Ganondorfa. Okej, otwórzmy. Super. No, otwieramy pudełko, widzimy naszą konsolę Switchkę i Joy-Cony czarne. Bardziej mi się podobają od tej wersji kolorowej. Dobra, wyciągnę to. Włożymy to na później. W pudełku mamy nasze etui, tak, już je wyciągam, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to wygląda. Jestem w pokoju dziecka, stąd te zabawki tu. Etui wygląda mega, grafika Diablo i z tyłu Blizzard, świetny, niesamowity. Otwórzmy je, zobaczymy w środku. Wierzam, że w środku będzie standardowo kieszonki, jak w każdym na Switchkę. No, jest miejsce na Switchkę, na gierki, na jakieś inne duperela. Dobra, otwórzmy to na bok. Kartony. I tak, są do naszych Joy-Conów zaczepki, że tak to nazwę. Powinny być dwa. No, zaraz się znajdzie drugi. Jest na nasze Joy-Cony pad. Tutaj je wsuwamy. Super. Instrukcje różnego rodzaju. Mniej ważne. Kabel HDMI. O, świetnie, bo akurat nie mam. Kabel zasilający. Ładowarka nasza. Z USB-C oczywiście. Taki standard tu przyjęli. Kod na moją grę Diablo. Oczywiście, gdy będziecie już to oglądać, będzie wykorzystany, więc na pewno się wam nie przyda. Dalej. Co mamy dalej? O, jest kolejny uchwyt na Joy-Con. Drugi. I tutaj magiczny kawał plastiku, zapewne, w którym będzie dokować nasza konsola Nintendo Switch. Gdy będziemy chcieli ją podłączyć do telewizora, momencik, wyciągnę. Tak, tak się to prezentuje. Świetna, mega. No, jest to po prostu toporny kawał plastiku, ale jest świetna grafika na nim. I to wszystko naprawia. Okej. Jest nasza konsolka. Switchka. Wyciągnę ją. Tak wygląda. Super. Bardzo ładna. Wejście na gry. Wejście słuchawkowe. Przyciski włączające, podgłośniające.
miejsca dokujące nasze J-Cony. O, może tak będzie lepiej widać. Jedno i drugie. Z tyłu jest mega grafika znowu Diablo. To mi się bardzo podoba. Od dołu wejście na ładowarkę. I oczywiście podpórka pod switchkę. Tak, podpórka? Tak, podpórka z wejściem na kartę. Może tak konsolka stać i można grać teraz na padzie. J-Cony. Założę je i kontynuuję. Dobra, ciężyłem już parę dni po ogarnięcie z konsolą. Ustawiłem sobie, założyłem konto i wszystko. Nie ukrywam, jest trochę pierdzielenia się z tym. Nie jest to takie intuicyjne, proste jak w przypadku Sony. Ale ogólnie nie ma też tragedii. Do konsoli zakupiłem przy okazji pada. Nie jest to firmowy pad, jest to padzik firmy Qsmart. Bardzo fajny. Przede wszystkim niedrogi. Koszt takiego padzika około 80 zł. Bardzo wygodny, przyjemny. Dużo ludzi zadaje pytania, czy są aplikacje do oglądania filmów. Jest tylko YouTube. Jak widzicie, został dodany, nie wiem dokładnie kiedy, ale nie tak dawno, ale jest ten YouTube. YouTube działa fajnie. Świetnie się słucha muzyki z konsoli, świetnie się ogląda filmy. Samo to, że są w HD. Muzyka, dźwięk też jest bardzo ładny, ponieważ no jest czysty, jest ten dźwięk taki, wrażenie tej przestrzenności też jest zachowane. Tak, tak się prezentuje samo. Mam trzy gierki: Diablo, Crash, Fortnite. Tak? Zaraz zejdę. Konsola jest bardzo, ma takie proste menu, nie ma tu jakichś cudów innych. Menu jest bardzo proste. Sklep też jest prosty. Jedyny minus dla mnie to, że nie ma języka polskiego, chociaż teraz w obecnych czasach no angielski jest praktycznie narzucany nam wszędzie. I myślę, że każdy miał jakąś styczność z tym językiem, przynajmniej w stopniu podstawowym, więc powinien sobie poradzić. Dobra. Także tak wygląda sklep. Teraz tak. W Diablo ograłem trochę godzin, w Crasha też troszkę pograłem i w Fortnite'a. W Fortnite'a, jeżeli chcecie kupić konsolę pod to, a nie macie, nie znacie dobrze angielskiego lub macie z nim problemy, no to niestety nie polecam, ponieważ Fortnite na Switchu jest tylko po angielsku. Fortnite na Switchu jest tylko po angielsku. Może wam to pokażę, tak jedynie jak to wygląda. Wygląda to tak, jak widzicie, tak jak mówiłem, nie ma ani trybu Battle Royale, ani trybu ratowania świata, ani języka polskiego tutaj. Przynajmniej ostatnio jeszcze jak grałem w Fortnite'a, na tej konsoli to nie było. Ogólnie, czy da się grać trzymając konsolę w rękach tu, jest to, nie ma tragedii. W porównaniu na przykład do telefonu jest to dużo wygodniejsze, można jakoś sterować po ludzku w miarę. No jak widzicie, wszystko jest po angielsku, wszyściutko. Możliwość zakupywania za złotówki jest, ale języka angielskiego, polskiego nie dadzą. No, także tak wygląda menu w Fortnite'cie. Może rozgrywki jako tako nie będę wam pokazywał. Chociaż włączmy. Pokażę wam tylko kawałeczek. Jesteśmy w menu. Grafika wygląda, myślę, dosyć spoko. Gra się, nie tnie, chodzi płynnie. Idzie z daleka zauważyć przeciwnika też. Także, no sami widzicie. Nie ma jakoś tragedii. Dobra. Diablo. Ja właściwie głównie wziąłem tą konsolę ze względu na gry Diablo. Jestem fanem tej gry bardzo wielkim. Właściwie od początku Diablo 3, od dnia premiery, gdy nie mogłem się zalogować na serwery, aż do teraz, gdy sezony są cały czas takie same. Po prostu wracam do tej gry mimo wszystko. I teraz tak, jeżeli chcecie
przykładowo wziąć konsolę ze sobą, gdzieś w dłuższą podróż samochodem, warto zaopatrzyć się w ładowarkę samochodową, ponieważ konsola nie wytrzyma dłużej grając w Diablo ciągle, jak 3, czasami nawet 2,5 godziny to będzie max dla tej konsoli. Ja zacząłem teraz właśnie nowy sezon na nowej konsoli, jeszcze nie skończyłem, nie wiem kiedy, choć przyznam, że dużo spędziłem już trochę godzin przy samym ekspieniu postaci. Tak. No jak widzicie, Diablo samo w sobie prezentuje się całkiem fajnie. Skrytka i to wszystko wygląda inaczej niż na PC-cie, więc jeżeli jesteście graczami PC-towymi, możecie mieć trochę problem, ale jest dosyć spoko się przyzwyczaić, jest to też menu zrobione tak dosyć intuicyjnie, szybko, łatwo można się w tym odnaleźć, nie ma z tym większych problemów. Gierka sama w sobie też wygląda całkiem, może trochę rozjaśnię. Lepiej chyba widać. No co Marcelku, to też zajęte. No jak widzicie, gra się bardzo przyjemnie. O, no to pokazałem. Gra się przyjemnie, gra się szybko dosyć. Boże, szybko, gra się przyjemnie. Gra się i wygodnie na trzymając za J-Cony, czy grając padem. Ja zwykle grając Diablo gram bezprzewodowo, bo lubię sobie siąść nawet i na tak zwanym tronie i pociupać w tą gierkę. Crasha może nie będę wszystkim pokazywał, graficznie jest bardzo fajny, jest to remastered gry. Ogólnie czy polecam konsolę? Konsolę samą w sobie polecam, jak najbardziej, każdemu. Jest ona fajna, jeśli chodzi o mobilność, możemy ją wszędzie ze sobą zabrać, na duży minus jest bateria, ale tak naprawdę teraz w tych czasach wszędzie można podładować, gdybyśmy nie byli, możemy ją wziąć, podładować, chociaż w przypadku Switcha, czy gramy w gry, czy zostawimy ją samą sobie do ładowania, ten czas ładowania wynosi około 3 godzin do 100%, także to też nie jest mało. Okej, myślę, że tyle jeśli chodzi o Switchkę. Dzięki, że mnie oglądaliście. Lajkujcie, subskrybujcie. Ja postaram się w przyszłości zrobić jeszcze jakiś odcinek, gdy będę miał inne gierki ze Switcha. No, także dzięki. Na razie. Hej.